Początki Politechniki Gdańskiej sięgają 1904 roku. 6 października uczelnia rozpoczęła swoją działalność jako Kegnische Technische Hochschule, w jednym z najpiękniejszych kompleksów budynków, który do dnia dzisiejszego robi wrażenie swoją urodą i swoją architekturą. 122 tysiące metrów kubatury gmachu głównego, 210 pomieszczeń, 4 kondygnacje. Został zaprojektowany, tak jak pozostałe części budynków Politechniki, przez Alberta Karstena, to był główny budowniczy. Nawiązuje do stylu gdańskiego renesansu, czy jak mówimy manieryzmu, mającego swoje źródło w niderlandzkiej architekturze. Natomiast to, co jest bardzo charakterystyczne i wyjątkowe, to fasada i zdobnictwo. Bardzo bogata kamieniarka, która zdobi gmach główny. Najpiękniejszym, najbardziej atrakcyjnym i wyróżniającym się elementem jest wieżyczka zegarowa, która po 67 latach dopiero wróciła tutaj na dach Politechniki Gdańskiej, zwieńczona wspaniałą złoconą figurą, alegorią nauki. Odtworzona całkowicie od nowa, ponieważ nie zachowała się dokumentacja oryginalnej konstrukcji. Dzisiaj, kiedy patrzymy na fasadę Politechniki, trudno jest nam uwierzyć, że w 1945 roku była to ściana z czarnymi oczodołami wypalonych, zniszczonych okien, ze zniszczoną całkowicie wieżyczką, a wnętrze właściwie w części centralnej przestało gmachu istnieć. Kiedy oglądamy stare zdjęcia, widzimy, jak wielka różnica jest między wyposażeniem i wyglądem przedwojennej Politechniki, holów gmachu głównego i dzisiejszym wyglądem, bardziej w stylu modernistycznym, uproszczonym. Architektura gmachu głównego jest oparta na pewnej symetrii. Po dwóch stronach są dziedzińce, które dawniej były otwartymi przestrzeniami, współcześnie są zadaszone przez kopuły szklane. Sama konstrukcja jednego z dziedzińców metalowa waży około 25 ton. To jest dziedziniec południowy, który obecnie nosi imię wielkiego gdańskiego astronoma Jana Haweliusza. Drugi dziedziniec północny uzyskał imię drugiego naszego patrona uczelni, Daniela Fahrenheita. Sala Senatu jest najbardziej reprezentacyjnym pomieszczeniem Politechniki, w ogóle gmachu głównego. Tutaj zapadają najważniejsze decyzje dotyczące Politechniki, ponieważ tutaj jest to miejsce obradowania Senatu. Dzisiejszy wygląd sali Senatu odbiega od tego, który był przed II wojną światową. Dawniej była wyposażona w takie starogdańskie meble z ciemną boazerią, okrągłym dużym stołem. Obecne wyposażenie pochodzi z początku lat 2000. Wyposażono w stoły i krzesła wykonane na wzór gdańskich mebli. No i element, który stanowi główną atrakcję sali Senatu, to jest galeria portretów. Są to portrety kolejnych rektorów, polskich rektorów Politechniki Gdańskiej od 1945 roku.